Cześć, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Ninja. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w Wormsach, Worms Armageddon New Edition. Mamy teraz misję Chemical Warfare. Cóż, moi drodzy, jest to misja, do której podchodziłem już 4 razy i generalnie może nie 4 razy, bo było parę nagrań, w których grałem kilka razy, ale 2 razy generalnie nagrywałem już tego gameplaya. Wyszło jak wyszło aktualnie, jestem troszeczkę chory, temu też nie pojawiło się zbyt dużo materiałów u mnie na kanale, ale już powoli zaczynam wracać do normalnego funkcjonowania. Tak więc, no cóż, jest to misja dość trudna, taki deathmatch, ale już naprawdę na wyższym poziomie. Na tej mapie nie da się nic rozpieprzyć, więc jest tym problem i trzeba dość instynktownie, znaczy może nie instynktownie, ale naprawdę trzeba pomyśleć nad niektórymi akcjami. Dobra, nie przedłużając dłużej, zaczynajmy rozgrywkę. Okej. Okay. Sorry trochę za mój głos, ale jestem zakatarzony, więc jak będę smarkać w trakcie nagrywania, to się nie zdziwcie. Okej. Okay. Dobra, ninja wkracza do akcji. Bierzemy po jednym dynamiciku. Mamy spadochron. Jego sobie tutaj wykorzystujemy po to, aby zlecieć na dół bezpiecznie. Jak widzicie, jeżeli spadniecie, to oberwiecie i stracicie naturze, a tego na pewno nie chcecie. Fire Punch'a mają pod ostatkiem, więc nie ma sensu rzucić basketbala z tym, że względem, tak jak mówię, nic się nie da rozpieprzyć, więc trzeba bardzo intuicyjnie tutaj podchodzić do tego. Bez problemu, Dragon Ballem jestem w stanie wyrzucić go. Teraz tego Wormsika ja sobie zostawiam tutaj, otóż... Dobry początek! Dlatego, iż... Teraz komputer cały czas będzie w niego atakować nalotem. Oprócz tego właśnie tutaj jednego robaczka, który nieudolnie i nieustannie będzie próbować zniszczyć mojego drugiego robaczka, który jest tutaj obok niego. No kurwa, jeszcze nigdy mi go nie zabił. Nie, nie, nie. I naprawdę, pierwszy raz udało mu się zabić tego robaka. I jeszcze raz. Niedobry komputer, tak nie powinno być. A wiem, że jak go stracimy, to jest później koniec w trakcie misji. Dobra, działamy jeszcze raz. Nie będziemy się tym przejmować. I z tym, nie musimy dostać do tego medalu. Okej, okay, tego mamy z głowy. Ty się schowasz tu. Dobry początek! I teraz miejmy nadzieję, że nie uda się temu drugiemu to, co zrobił przed chwilą. Ale naprawdę, pierwszy owszem trafił go parę razy, ale nigdy tak, że mu się udało dosłownie. A patrzcie teraz. Uderzę sam w siebie. Pudła. Kurczę, prawie. Rozkaz. Ja już myślałem. No dobra, Bombozaur wkracza do akcji. Bombozaur ma tutaj wcale nie takie proste zadanie, gdyż bowiem musimy się dostać tutaj. Niestety obrywamy za każdym razem, nie da się przez tego uniknąć. Bomba jest ustawiona na jedną sekundę, ale byłaby tam mniej. No i lipa po prostu. No, musimy to przeżyć. Ale zobaczcie, naloty zawsze są atakowane na ninja, więc jeżeli ninja tam będzie stać i zostanie sobie, to jakby całą tą wszystkich ich mamy po prostu mamy po prostu już z głowy. Dobra, teraz zajmiemy się majorem. Majora załatwimy Fire Punchem. Fireballem, nie, Fire Punch. Fire Punch, tak to się nazywa. Czyli ognista pięść. Jak się nie mylę, w polskim tłumaczeniu chyba też taka była. Wiesz, szkoda, że nie ma polskiego tłumaczenia. Jest polski dubbing w wersji New Edition, ale nie ma po prostu tego. No nie ma tłumaczenia, no szkoda. No tłumaczenie było naprawdę fajne. Dobra, patrzcie. No, trzeba niżej. Stąd trzeba wystrzelić. Kurczę, udało mi się parę razy, no nie mam pojęcia. No po prostu przebijał się przez to jakby. Może jest bóg taki po prostu w grze, który polega na tym... Ognia! Ups. Dobra. Chyba nic złego mi nie zrobi. Ups! Na szczęście nic. Rozkaz! Może jest bóg taki, że jak już on wystartuje, to po prostu nie zatrzymuje się na tym. Teraz mamy kolejną dość trudną rzecz. Otóż musimy wydostać się z tego dołka. Musimy wskoczyć na tą puszeczkę z kolą, czy z czymś tam, jakimś trującym napojem. A nie jest to takie łatwe tam się dostać, ale da się. Da się jak najbardziej. Już parę razy... O właśnie, właśnie, jeszcze raz muszę przejść jakieś chyba szkolenie z zakresu liny. A były tutoriale z linami w Wormsach. Kurczę, mogłem sobie zrobić. Miałbym łatwiej. Zepsułeś ninja jak zawsze. Kurczę, czas mi ucieka, a ja dalej jeszcze nie wysiadłem stąd. No, trzeba się odbić tak właśnie od dołu. Wielkie dzięki! O! Idealnie! Fight soldier! Dobra, załatwimy go. Okej, okay, jego mamy z głowy. Co robisz? A weźmiemy żyćko więcej.
Chyba nic takiego się... Kurde, nie zabiłem go! Ale jaja. Ahoj! Pudła! Zabijemy go w kolejnej turze. Nic się nie stało. Ninja. Ninja niestety pomija turę, no też bowiem z wiadomych przyczyn musi tam pozostać na miejscu. Pewnie mi się odegra, to niedobrze, bo niestety życie tutaj trochę oborwiemy. Złamas jebany. Żegnajcie. Zaczynamy jeszcze raz. Naprawdę, moi drodzy, możecie mi wierzyć, wiem, w którym momencie należy przegrać tę misję. Zacząć ją od początku. Wielkie dzięki. Dobra. Jeden raz dynamit, proszę. Zlatujemy na dół. Ty, wypierdalaj. Okej. Dobry początek. Okej. Ognia! Mam nadzieję, że nie zatrapi tu Stopińskiego co najwyżej. Dobra, tu Stopiński jest chyba bezpieczny, ale nie wiem, czy ta beczułka nie pójdzie w cholerę. Nie. Byłoby bardzo niedobrze, gdybyśmy tam wpadli do wody. Gwarantuję, że tego byśmy nie chcieli. Czekajcie. Szkoda, że tego shotguna jest tylko razy dwa, niestety. Rozkminiam, jak uaktywnić tą bombę. Kurczę, chciałem to tak wpaść fajnie. Żeby nic mi się nie stało. Dobij! Ups! Dobra. Zrzut! Okej. Homo nie wiadomo wkracza do akcji. Dostaliśmy zrzut, więc powinniśmy z niego jak najbardziej skorzystać. Temu też idziemy w jego stronę. Uważając na miny. Dzięki! Bo łatwo się na nie nadziać. Naprawdę łatwo, a bolo mocnego. Później te utracone punkty życia naszych robaczków. Dobra, no spróbujmy jeszcze raz, do kurczę, udawało mi się tego majora zabić w taki sposób i musi nie dorzucać teraz, no kurczę, bez jaj. Mózg rozjebany, ludzie. Ja to robiłem parę razy. Jak nie wierzycie, to możecie nawet zobaczyć na internecie na tutorialach z tego poziomu. Też oglądałem parę i staram się robić w taki sposób, ale oni kurwa się tam przebijają, a ja nie mogę. Dupa. Będziemy się starać to zrobić w inny sposób w takim razie. Chyba tutaj nic nie wyszło. Bardzo dobrze gra. Proszę bardzo. No. To jest naprót dla nas. Rozkaz! Okej, okay, musimy się teraz wydostać z tego dołka. No. No. Jest. No. 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 No, nie w ta strona. No. No, prawie. Kurczę, ninja, manewruj. No, dalej nie ogarniam tego schematu. O. Jest. Dobra. Dało się nam teraz tutaj dostać. Skorzystamy ze spadochronu. O kurde. Mamy mało czasu, naprawdę. Ja tu nie wyskoczę, cholera, jest to cholera. Myś. Ninja, myś. Uf. No. Nie wiem, ale mnie zabije mnie chyba w jednej turze. Ups. Szkoda dać tych punktów życia, nie? Ale majora tak samo zabijałem Fire Puncha, nawet mam nagrania z tego. Muszę skip goła niestety puścić, bo on musi tutaj zostać. No to właśnie, aby wszystkie ataki były skoncentrowane na nim. Idiota? Na plus dla nas. Ale ja sam to powiedział. Bombozaur wkracza teraz do akcji. Bombozaur to dobry zawodnik. I ma zniszczyć teraz majora. Zobaczcie. Da się? Da się. To dlaczego tam się kurwa nie dało? Ktoś wytłumacz to? Dziwny ten kraj. Dziwny ten świat Warpsów. Naprawdę? Major wkracza do akcji. Major jest reinforcements. Ponieważ jest zablokowany, to jedyne co po prostu sztuczny komputer, znaczy w sensie AI, no mówiąc takim bardziej gamingowym językiem, chociaż może nie gamingowym, ale takim programistycznym.
programistycznym. Programowym, no, językiem. Sztuczna inteligencja steruje, tak? Udałoby się, jakby były nieco niżej. Szkoda, szkoda, bo zmarnowaliśmy turę, a teraz fight soldier tak wkracza do akcji. Ognia! A trzeba było się nim zająć, zaspałem. Zobaczmy, co on tam wykombinuje, ale z fajnej pozycji, no idealnie, bardzo dobrze. A, nic mu takiego nie zrobił. Tu to Stopiński wkracza do akcji. Mamy... Nie, mamy więcej lin, więc teoretycznie mogę jedną poświęcić. No to, aby wskoczyć tam, ale... Nie, nie wskoczę tam, zresztą próbowałem nieraz. Dzium. Dobra, moi drodzy. Tutaj przyda mi się jak najbardziej. Dynamite action! Adios, compañeros! Albo adios, compañeros! Jakoś tak co szło. Chociaż szarzy się na tym polu, pogoda chujowa, jak nie wiem. Tak między nami mówiąc, tak szczerze. Zawsze września i lato mi się kojarzyło z takimi ciepłymi pogodami. No kurczę, nie wiem, tam może wiadomo, nie 30 stopni, jak to jest w lecie, prawda? Lipiec, sierpień, czerwiec. Ale 20-25 stopni, no, to zawsze było praktycznie. Kurczę, nie wiem, co to się dzieje, ale idzie zima. Winter is coming! Skip go! Zdobyliśmy dwa skunksiki, więc to się wypadałoby jakoś fajnie wykorzystać. Skunksiki mogą podskakiwać i wypuchać wtedy, więc to jest fajna sprawa i trzeba nad tym, o tym pamiętać. Teraz gorzej będzie Majora zniszczyć, ale Bombozaur ma do dyspozycji coś takiego, co się nazywa siatka. Oczywiście przez to nie będzie, przez to, że strzela przez ścianę, nie będzie to miało aż tak dużej siły rażenia. Pożałujesz! Ja się tego się obawiałem najbardziej. Teraz nie wiem zaś, czy on cokolwiek może poczuć. W taki sposób. Kurwa, blokuje go. Minigun też za bardzo wtedy nic nie zdziała, więc jedynie skunks może nas spróbować w tej sytuacji. Tylko skunks. Będziemy działać, no będziemy działać. Postaramy się to jakoś załatwić. Komu nie wiadomo, wróć do akcji. I komu nie wiadomo, zajmie się teraz właśnie Fight Soldierem, ale najpierw weźmie tę jedną apteczkę. Wielkie dzięki! Po to, żeby zwiększyć swoje punkty życia. Zjebają mi się kolory, ale mniejsza z tym, wy macie normalne, więc się cieszcie. Nie musicie widzieć tych fioletowo-różowych, obrzydliwych kulorów. Rzucę im tam skunksa. Kurwa. Nie! To nie miało tak wyglądać. Przynajmniej niech oberwie coś już teraz. No i zaraziłem swojego. I zmarnowałem skunksa. Pudła. Nie jest aż tak dobrze, jakby mogło być. Tłusto Stopiński wkracza do akcji. Tłusto Stopiński musi się stąd wydostać teraz jakoś. W miarę sensowny sposób. Zatem muszę dwukrotnie skorzystać z ninja rope. Nie podoba mi się to. Ale nic nie zrobię. Wielkie dzięki! Miejscu i weźmy zawartość tej skrzyneczki. A w skrzyneczce mamy skunksika! Mamy właśnie takiego bogatego skunksika. Że no nie wiem w sumie. Nie, nie jest mordy. Wielkie dzięki! Weźmy apteczkę teraz. I musimy się stąd jakoś przedostać w miarę bezpieczny sposób. No dalej! Zastanawiam się w jaki. Ruszmy się! Cholera, nic za bardzo nie mogę zrobić stąd. No kurde! Zostałem tutaj z takiego względu. Dobry. Że być może będzie się okazać, że będzie coś na drugą stronę, więc... Więc żeby nie było, wolę zostać w takim optymalnym miejscu, gdzie mogę jeszcze porobić dość sporo rzeczy. Ninja, 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 ninja zawodniku. Mamy skunksy razy 4. Skip go. Bombozał. Muszę zrobić, żeby wykorzystać skunksy na zabicie Majora. Pudła.
Zaraz będziemy działać w tym kierunku. No jest homo, nie wiadomo. Być może by go sięgło, ale boję się tego jeszcze. I tak drugi raz pewnie tego nie wykorzystam. Sięgnie go? Sięgnie go. Jest! Już po tobie! Do zobaczenia. Bum! Majora mamy z głowy. A jeszcze jest drugi. Ale bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, bo możemy teraz bombą zabrać w zasadzie wyjść stąd. Mam chyba jeszcze jedną ninja rope, nie mogę jej teraz zmarnować, bo przedostanę się na tamten teren, to gwarantuję wam, że w końcu uda mi się przejść ten poziom. Co mnie też będzie bardzo cieszyć. Dobra. Mamo, nie wiadomo, słuchaj. Aby tam tak skumsa wypuścił? No kurwa, ale nie tu! Marnuję te skupce strasznie. Za bardzo je marnuję. Niech to! Przynajmniej niech tamten oberwie. Zabiję teraz. Byłoby miło. To ja myślałem. No dobra. Tłustostopiński. Mamy ninja rope razy jeden, więc nie będziemy z niej korzystać na razie. Lepiej byłoby spać stąd de facto, niż żeby mi się miało coś stać. Ale spróbujemy zabić Majora. Tylko... chcąc nie chcąc i tak tu oberwę. Ale zajebista jest ta muzyka, jak go ten soundtrack! Ty kurwa, czas mi ucieka. Nie, skumpsa nie będę używać. Shotguna też nie. Ale minigana na niego. Nie taki głupi pomysł, ale tak nic innego nie mogłem zrobić, więc na razie schodzę tutaj. Ale minigana powinno się udać go załatwić. To nie jest super. Gorzej mogę z tym później, bo jak widzicie, ten nie ma aż takiej wolnej przestrzeni, więc będziemy się starać na razie go zniszczyć takimi alternatywnymi broniami, które są ogólnodostępne przez całą rozgrywkę. Tchórz! Ninja, skipuj. Niech oni działają. Dobi! Dobi! Dobra. Wiedziałem. Podłam! Okay. Rozkaz! Bombozar, Bombozar musi się stąd wydostać za wszelką cenę teraz. To jest jedyna szansa, aby uciec z tego przykrytego miejsca. No, kurwa. Nie mów mi, że nie wyskoczysz. Nie mów mi, że nie wyskoczysz. Jest! Jeszcze raz, mamy 30 sekund. Próbujemy, nie? Próbujemy. Musi się udać. Dobra, ninja rope. Kurczę, nie ma już wyjścia. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Musimy się stąd jakoś wydostać. Kurczę, spierdzieliłem to. To się nie wydostaniemy stąd teraz. No dalej! Kiełbym miejsce jeszcze przykleiłem. No, błagam, jakiś cud! No cud! Błagam o cud! Błagam o cud! Błagam o cud! Stał się cud, mamy jedną kolejkę więcej dla nas. I tak by już się on nie przydał. Ahoj! Przynajmniej się zyskam. A chuj! Dobra. Rozkaz! Co oni tutaj działają? Dobra, fajt z udzielem. Na razie nie mam zamiaru się nawet zajmować. Nie ma sensu. Ja użyję Uzi na Majerze. I Majora tak możemy spokojnie teraz załatwić. On nie ma stąd drogi ucieczki. Drugiego Majora będzie znacznie ciężej załatwić, niestety. Jego to trzeba zagazować. Chcecie punkty życia, możemy go dobić shotgunem. Muzykiem. To już nie ma znaczenia wtedy. Więc nie wiem, na kim się teraz bardziej skupić. Gdzie co, jak zabiję Fight Soldiera, to zyskamy na turze. Więc szybciej powinna ta rozgrywka już pójść. Zdecydowanie. Żegnaj Fight Soldier.
Pięknie. Masz za swoje. Jaka dobitka z miną? To zobaczymy. Myślę, że jakieś 50 tych perzesa będzie ładnie. A, widzicie, nawet 70. Chłopak w końcu wszedł na winę. Dobra. Major wyśle na los. Jak zawsze zresztą. Budła. No, tylko mam nadzieję, żeby miejsca na dysku twardego starczyło. No miałem tam ponad 40 giga wolnego. Bo wystarczyło, ale odcinek dość się dłuży. A niestety Wormsy wygrywa generalnie tylko Fraps obecnych programów, jakie posiadam. Action go nie widzi, a Fraps w tak trudnych rozmiarach, że to jest nie do opisania. Minuta nagrania w HD 4 giga. Rozkaz! Zależy jeszcze też od gry oczywiście. A no ogólnie o sam fakt mi chodzi. No dobra. Major Oberby. Niech no cię złapie. Niech sobie ginie powoli, tak po parę punktów perzeta. No naście ładnie, to może nawet by się udało w drugiej turze go zabić. No nie wiadomo, on czy drugi Majorem. Tu 105 będzie się na tym drugim. Ups. Tu 105 będzie narażony na miny. Co mnie niezbyt cieszy. Ale nie ma innej możliwości niestety. A, nie jest tak źle. Perfekcyjnie bym nawet powiedział. Dobi! Dobi! Ups! Cieszę się tylko, że nalot jest skierowany na ninja. Super sprawa, no po prostu nie tracimy niepotrzebnego czasu. Znaczy nie, może nie czasu, ale... No po prostu nie jesteśmy trafiani przez to, więc... No to mamy z góry. Cię przesunęło Majora trochę. Trzeba go zagazować zaraz. Może się udało tego zabić? To zobaczę. Jest? Bum. No to został nam tylko jeszcze jeden robaczek. I musi się nam udać! Musi się nam udać, moi drodzy! Musi! Ups! Dobra, teraz go trzeba zagazować i rozstrzelać. To są Stopińskie wracze do akcji. No, cze. Dobra. Use your skunks. Ups. Jest! Kurczę, nie oberwał, ale jest chory i to najważniejsze. Będzie obrywać teraz po 5 punktów przeleta, więc musimy też czekać, po prostu nie trzeba będzie dać skip. Razy parę. A później rozstrzelamy go szotgunem. Rozkaz! Bum! Tchórz! Tak będzie, moi drodzy. Już niebawem. Keep go! Major, wysyłaj ten nalot. Dobij! Strzelony. Ups! Rozkaz! Shotgun! Bierzemy shotguna. No. Shotgun będziemy sobie nawet celowniczek. Bam! Po sprawie. Dziękuję, dobranoc. Żegnajcie. Yes! Udało się. Pokonaliśmy ich. Jaki medal? I z tym, medal jest nieważny. Najważniejsza jest frajda z rozrywki. Ujka zajebista mapka, terrain, no subsites, subtitute. Dobrze, moi drodzy, to mi się zobaczycie w kolejnym odcinku, a tym razem ja żegnam się z wami. Trzymajcie się i do zobaczenia kolejne gameplaye już niebawem. Hej!